PGNiG Superlidze coraz bliżej do końca rozgrywek. W piątek rozpoczęliśmy pierwszą z trzech ostatnich kolejek sezonu 2022-2023. Dziś ją kończymy. Nazywam się Krzysztof Bandych. Zapraszam na mecz Zagłębia Lubin z Chrobrym Głogów. Przywykliśmy do tego, że słowo derby powinno zwiastować wielkie emocje. Liczymy, że dziś ich nie zabraknie. I popatrzmy, Stanisław Gębala przez środek. No to był tak solidny nabieg. Zatem Zagłębie rozpoczyna od skutecznej akcji, ale jest szybka odpowiedź Chrobrego Głogów. Paweł Paterek. Orbik włączył się w rozegranie. Tiltę do Paterka. Paterek bardzo dynamiczny. Bardzo skutecznie. Zobaczymy, jak Zagłębie sobie poradzi. Gębala, obity blok. No i co gorsza dla Zagłębia, Tiltę piłkę chwycił. Tiltę do końca i Tiltę trafia. Ryzykują gracze Zagłębia z myślą o wykorzystaniu przewagi liczebnej w tym fragmencie. Iskra miał trochę miejsca, ale jeszcze piłkę oddawał. Koniec końców dobra decyzja. Bekisz zatrzymywany przez Skibę. Ostrzeganie ogrze pasywnej, rzucał z konieczności. Byli tutaj obrońcy, był jeszcze Rafał Stachera. Moryń. Moryń do prawego skrzydła, Hajnos. Nie ułożyła się ta akcja, no ale tym razem kapitalnie. Przytomność umysłu Morynia. Końcówka pierwszej części. Chrobry jeszcze może odskoczyć, no ale Zagłębie z drugiej strony po dobrej grze w obronie, ale tutaj nie było czego zbierać. No jeszcze Chrobry ma sporo czasu, żeby zakończyć kolejną akcję. Trafiają błyskawicznie. Mamy bramkowy kalejdoskop na ostatnią być może akcję Chrobrego w tej części gry. Tadej, jak to zakończą? Chyba nie tak, no ale być może tak. Być może o to też chodziło. Zobylak kontra Prochow. Odcinek kolejny, no ale kończący się tak jak poprzednie odcinki. On ustawiony na lewym rozegraniu. Mateusz Drozdalski przez środek. Rafał Stachera. Niezły mecz Rafała Stachery dziś w Lubinie. Ponownie Wojciech Dadej. Matuszak, 10 metr. Paterek. Bardzo precyzyjnie. No i też jeszcze sędziowie nie ostrzegają o grze pasywnej. Paterek. No znakomita akcja Pawła Paterka. Do Skiby. Ten chwycił piłkę, no ale był tak daleko od linii 6 metrów. Zagrali jednak do skrzydła. Koniec końców. Numer 18 w ekipie Chrobrego. Dadej. Jednak Dadej indywidualnie. Piękna akcja. Piękna akcja. Gdzie jakiś mapnik pod ręką. Zobaczymy. Gębala. Jeszcze Gębala przez środek. Łatwo ze Skibą do Stankiewicza. Ależ akcja. No brawa za cierpliwość. Blisko 4 metra ustawiony. Krupa, Krupa czarował, ale Rafał Stachera. Wspaniała interwencja. Moryń. Ładnie tym razem Zagłębie do prawego skrzydła, ale świetnie Stachera. Zagłębie ma szansę, żeby ułożyć kolejną akcję. Bekisz tym razem, no tym razem oddał taki rzut, że nie było czego zbierać. Dadej, Tiltę. Jamioł. Nie mają szczęścia dzisiaj prawi rozgrywających Chrobrego. Tym razem niedokładne zagranie partnerów. Schodowski. Kolejna dobra interwencja. Czy rzucać, czy raczej znaleźć faulę rywala. Stankiewicz, ale szop służony fenomenalnie przez Morynia. No i bardzo dobry rzut. Na spokojnie, bez ulegania nastrojom i pokusom. To może być w dobrej pozycji w końcówce meczu. No i jest. Coraz bliżej 13 zwycięstwa w tym sezonie rozgrywek. Drozdalski jeszcze do prawego skrzydła, jeszcze trafiają gospodarze. 30 bramek. Tiltę, Styrcz i 33 trafienia po stronie ekipy prowadzonej przez Witali Janata. 17 porażek w tym sezonie, jak dotąd będzie, można zapewnić sobie przyszłość w PGNiG Superlidze. Chrobry Głogów wygrywa zatem derby miedziowe, rewanżuje się za porażkę po rzutach karnych. Paweł Paterek, wybrany przez kibiców najlepszym graczem tego meczu. Myślę, że to jest wyróżnienie zasłużone. Proszę oglądać PGNiG Superligę. Krzysztof Bandych, dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.